Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, chyba musiałem być ostatnio grzeczny, bo Mikołaj przyniósł mi prezent. No i dziś się tym prezentem zajmiemy. Właśnie przed chwilą dotarło do mnie DC64, tak? Czyli coś, co dla niektórych no jest pewnie profanacją. Ale dla, myślę, niektórych użytkowników może być fajnym jakby sposobem na to, żeby pobawić się tymi grami kiedyś, co były na Commodore 64, w łatwy i prosty sposób, bez większych kombinacji. Słuchajcie, otwieramy. Otworzymy sobie, zobaczymy, co w środku. Natomiast na jakiś taki dłuższy test sprzętu jeszcze przyjdzie czas. Słuchajcie, ostatnio nie miałem czasu kręcić odcinków, mimo że mam jedną fajną rzecz, z którą się chciałem pobawić, wam pokazać, ale jakoś nie było na to czasu. No a teraz dotarł do mnie ten komputerek, a w zasadzie no, co to w zasadzie jest, nie? Emulator? Ciężko tutaj stwierdzić. Dobra, słuchajcie, nowość na rynku, DC64, tak, mikrokomputer with full size working keyboard, czyli komputer z działającą klawiaturą, 64 gry i system C64 i VIC-20. Dołączony jeden joystick na mikrostyki. No więc to, co miało powstać dawno temu, a skończyło się wtedy na C64 Mini, w końcu w 2019 roku zostało zrealizowane. No i widzimy, obejrzymy sobie pudełko. Z tej strony oczywiście rysunek Commodorka, joystick, no i to, co już wam przeczytałem, Retro Games LTD ten sprzęt wydaje. Dobra, co mamy z tyłu? Z tyłu mamy jakieś gry, niektóre. Mamy m.in. Boulder Dash, Mission Impossible, Uridium, no i na przykład Grind Runner na VIC-20, czyli są też gry na VIC-20. Tutaj pokazano nam, że są dwa basiki. Dla Commodore 64 i dla VIC-20. No mamy, tak jak w większości tych mini konsolek, menu typu karuzela, port USB HDMI, micro USB power, tak, power menu button i porty USB, których jest tu kilka. No dobra, słuchajcie, otwieramy. Cyk, unboxing, który się rzadko na tym kanale zdarza, ale tym razem będzie. Co mamy w środku? Pudełko jak z Commodorka, jakbym kupował Commodorka 30 lat temu. No i dobra, i mamy w środku, o, no, może być taka nakładka antykurzowa na klawiaturę, na komputer, tak? No i komputer, słuchajcie, z działającą klawiaturą. Całkiem ładnie brzmi, dobra. Co mamy z boku? Właśnie te trzy porty USB i ten wielofunkcyjny przycisk. A z tyłu zasilanie HDMI i jeszcze jedno USB. Dobra, więc nie ma żadnych klasycznych takich portów do C64, a więc nie można akcesoriów od C64 podpiąć. Więc w zasadzie no jest to emulator, tak? Emulator, może nawet można powiedzieć konsola, na której można zagrać w C64, z tym, że właśnie specyfika gier na C64 powodowała, że ta klawiatura no, była wręcz potrzebna i w związku z tym mamy to, czego nie było w wersji mini, czyli pełni działającą klawiaturę. Ładnie nam tutaj wszystko klika. Komputer jakby wzorowany na wersji tej jednej z pierwszych, tak? Czyli ten chlebak z ciemnymi klawiszami. Oczywiście tam różnice są. Tutaj taka dość istotna różnica, to widać, że komputer to nie jest Commodore, w związku z tym również nie ma klawisza Commodore, jest klawisz D64. Dobra, jeszcze mamy drugie pudełeczko. O, całkiem ładne. I co w nim? W nim pewnie joystick. No właśnie. I teraz słuchajcie, joystick podobny do tego, który był w wersji mini, z tym, że ten ma być podobno lepszy. Czyli jest na mikrostykach. No. No i zobaczymy, czy będzie lepszy, bo tamten podobno można było złamać. Joystick nawiązuje do Competition Pro. Ja nigdy takiego joysticka nie miałem, ale
jakoś niespecjalnie mnie on przekonuje. Coś jak grałka arkadowa. Ja bym wolał jakiś bardziej z takich joysticków, który grałem w latach 90. Dobra, czyli mamy joystick. Co mamy jeszcze? Mamy instrukcję obsługi Quick Guide, która no, swoim wyglądem nawiązuje właśnie do instrukcji, które były dołączane do Commodorka, właśnie do tych wersji takich chlebakowych. No i tutaj mamy opis portów, podłączenie, przyciski joysticka, czyli bezpośrednio z joysticka możemy wywołać menu. Dobra, tu w różnych językach. Co tutaj mamy? ProtoVision State Since od 96 roku. No i między innymi Sam's Journey. A ta gra jest chyba właśnie wbudowana, tak? To jest chyba z 2017 roku taka Galaga na C64. No i dobra. Nic wielkiego tutaj nie mamy. Dobra, tutaj mamy, że Commodore AMD ROM od Cloanto, tak? Czyli, że mamy licencję również na kernel jakby. No i ekstra. Co jeszcze? Jeszcze mamy, słuchajcie, jedno pudełko, a w tym pudełku mamy kabel HDMI. Dobra. Mamy kabel USB, tak? Który ma by nam służyć do zasilania. No i mamy zasilacz. Co też widziałem, że w różnych recenzjach na internecie tego sprzętu było podkreślane, bo w wersji mini tego zasilacza nie było. Natomiast tutaj już jest. W zależności od tego, gdzie kupimy, tam z odpowiednią końcówką. No i co to jest za zasilacz? No nic specjalnego. 5 V i 1 A. No ale dobra, jest, tak? No i dobra, i to jest jakby cała zawartość naszego pudełka. Tu jeszcze ta klawiatura, znaczy ta przykrywka antykurzowa może się przydać. Słuchajcie, nie wziąłem sobie Commodorka, żeby porównać, a trochę szkoda. Nie mam co prawda tej konkretnej wersji z początku lat 80., ale mam wersję G, która miała podobną bardzo obudowę. No i dobra, zobaczymy, jak to będzie działać. Oczywiście mówię, pewnie puryści retro powiedzą, że to jest całkowity szmelc, no ale z kolei Archon w swojej recenzji bardzo sprzęt chwalił. Mówił, że no jest to prawie dokładnie odzwierciedlenie jego marzenia o jakby nowoczesnym komputerze retro. Jak mówię, no jest to przede wszystkim maszynka do gier, tak? Tak została pomyślana, natomiast fakt, że mamy BASIC i to zarówno pod Commodore 64, jak i pod VICA 20 sprawia, że no od biedy możemy nawet coś tam programować. Dobra, słuchajcie, to na teraz tyle, a następny odcinek już będzie, jak będę miał sprzęt podpięty, spróbujemy sobie zobaczyć, jak działa, pograć może w te gry wbudowane, spróbować odpalić jakieś gry z pendrive'a, bo też się da, tak? Czyli system nie jest zamknięty w przeciwieństwie do wielu konsol mini. I nie trzeba go wcale łamać, bo wystarczy podpiąć USB i można w zasadzie dowolny obraz gry załadować. Podobno w większości działają, choć nie wszystkie. Dobra, dziękuję Wam na razie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, no, który myślę będzie poświęcony tej maszynce, skoro już taki grzeczny byłem i Mikołaj mi ją przyniósł. Do zobaczenia.